Was we Vlogmasie numer 9. Witam się z Wami z samochodu, jest godzina barbarzyńska, bo przed siódmą. Witam się z samochodu, bo tak jak Wam wspominałam gdzieś tam, nie wiem czy wczoraj, czy w poprzednich Vlogmasach, że dzisiaj wybieram się na badania swoje kontrolne piersi, także no, zobaczymy co tam będzie. Będzie to tylko USG. Mówię tylko, bo wiecie, tak naprawdę teraz po roku powinnam mieć jeszcze też inne badania, typu jakaś mamografia i tak dalej. No ale to powinnam, a realia są trochę inne. No i nie dostałam na teraz terminu. Termin na rezonans mam na kwiecień. Więc teraz robię USG, zobaczę co będzie, no bo to wiecie, zobaczymy co wyjdzie z tego USG. Jeśli tam będzie coś niepokojącego, to ja mam taki plan, że ja wtedy, no na pewno nie zostawię tego do kwietnia, tylko na pewno będę sama dalej drążyć. Natomiast jeśli będzie wszystko w porządku, no to nie będzie żadnych wątpliwości, to poczekam sobie do tego kwietnia. Taki mam póki co plan, no chyba, że mi się coś w głowie mojej zmieni, bo się na przykład zacznę bać czegoś. Bo zobaczę, co dzisiaj usłyszę po prostu, bo ja tak mam, że ja mam, wiesz, gdzieś, wiecie, gdzieś tam jakąś intuicję taką, że jak usłyszę coś dzisiaj, że to będzie takie niepewne, to się będę po prostu denerwować, a ja nie chcę sobie tego fundować, w związku z tym wtedy na pewno szybko polecę zrobić jakieś kolejne badania, no ile oczywiście uda mi się znaleźć, no, to nie jest też takie oczywiste. No, także jadę, trzymajcie kciuki. USG to chyba od razu mi powiedzą, co widzą, więc mam nadzieję, że od razu będę wiedzieć. Już moi drodzy w domu po badaniu, powiem Wam tak, po pierwsze się cieszę, że tak szybko, naprawdę, bo bałam się, że tam będę siedziała z 3 godziny, jak to często bywało, a na szczęście no szybko bardzo mnie wzięli, miałam na 7:15 i zostałam tam, chwilę czekałam i zostałam wzięta dość szybko. Zrobiłam sobie właśnie owsiankę czekoladową, w sensie kakaową, z nasionami chia. Dałam sobie trochę żurawiny jeszcze i mandarynki. Słuchajcie, więc tak, no cóż Wam powiem, no moje życie to już jest jak życie na bombie. No mam zmiany zarówno w lewej, jak i w prawej piersi. Na razie są to zmiany łagodne, ale no w związku z moją historią wiadomo, że to są zmiany do obserwacji. Ja wiem, że to jest normalne, w sensie wiem, że zaraz mi ktoś napisze, że wiesz, to jest spoko, to jest normalne, tak jest, że to... Wiecie, tylko to jest takie... Ja się cieszę oczywiście bardzo, że na dzień dzisiejszy pani nie miała tam jakichś ogromnych wątpliwości, więc to jest już pocieszające, bo wtedy przecież tak się zaczęło, że właśnie no, po USG były wątpliwości. Natomiast no, pani też powiedziała, że no to trzeba będzie wszystko sprawdzić przy rezonansie i przy tym rezonansie, bo ja mam w kwietniu rezonansy, no będzie jakby wiadomo, widać więcej, nie? W sensie dokładniej, no jak to rezonans, nie? To jest troszkę inny obraz. No więc jakby to jest teraz tak, że czekam sobie do tego kwietnia, ale też pocieszam się tym, no że nie ma niczego niepokojącego, co by trzeba było zweryfikować natychmiast, tak jak było wtedy, nie? Że coś było... A, dobra, już nie chcę do tego wracać na razie. Muszę Wam to kiedyś opowiedzieć, bo nie wszyscy może tutaj wiedzą. No, w każdym razie tak. W każdym razie jestem trochę jak na bombie, ale z drugiej strony mam radość z tego, że to nie są zmiany złośliwe. Póki co jest... No jest dobrze, no po prostu. No cóż mam powiedzieć? No czekam. Czysto tam nie jest, ale też nie jest tak, że już jest coś złośliwego i trzeba natychmiast znowu coś działać, nie? Na razie po prostu na spokojnie czekam do kwietnia. Pani nie miała wątpliwości, więc jakby tak jak Wam mówiłam, jak nie będzie wątpliwości, to nie będę nigdzie szła, bo po co? Nie będę się już też tak wychodziła bardziej przed szereg, niż to jest konieczne. W związku z tym czekam sobie na spokojnie do tego kwietnia. No, także tak to. Rzucam sobie właśnie mandaryneczkę. Więc tak, więc a pani robiła naprawdę tak dokładnie, wszystko tam sprawdzała, wiecie, na wszystkie możliwe strony. Widać było, że bardzo się stara. Także że naprawdę, no, jakby ja odniosłam takie
odczucie, że jest wszystko naprawdę dokładnie zrobione. Bo to wiecie, różnie też bywa z tymi badaniami. Czasami jest, wiecie, tak, że wydaje się, że wszystko jest dokładnie zrobione, a znaczy niby jest dokładnie zrobione, ale macie jakieś takie wrażenie, że ten ktoś, kto wam to robił, to tak nie był pewien. No, więc ja tak mam czasem. Ja mam takie czasem przeczucie i tak jak zresztą w zeszłym roku miałam przeczucie, że to, co mówi ten lekarz, to jest po prostu, no to tam coś jest nie tak, nie? No mówił to w taki sposób, że niby mówił to, niby mówił, żeby się na razie nie martwić, że coś tam wiecie, ale jednak, no wiadomo. Skończyło się, jak się skończyło. Więc jakby, a dzisiaj nie mam takiego czegoś. Dzisiaj mam tak, że ta pani mówiła, to widać było, że to mówiła z takiego, no takiej pewności, nie? Że na dzisiaj tam jest tak, trzeba to oczywiście zweryfikować rezonansem lub w moim przypadku mamografią spektralną, bo u mnie to się sprawdza. No i tyle, nie? Także, no taka sytuacja. Dobra, słuchajcie, to ja teraz sobie zajadam. Także, no także tak jest, no. Zajadam sobie śniadanko teraz, pyszną owsianeczkę i no i widzimy się później. Zjadłam, kochani moi, i przyszłam wam pokazać jedzenie, jak dostałam wczoraj od mamy. Moja mama to wiecie, nie próżnuje. Ona to jest naprawdę niesamowita. Dostałam sweterek kolejny, także ja już mam sweterków absolutnie wystarczającą ilość. Jest to taki sweterek, nie wiem jak, na ile wy go widzicie, ale chyba widzicie tutaj. Tu ma guziczki, to są chyba srebrne te guziczki. No i super, to oczywiście jest atrapa. W sensie, że wiecie, że to, te guziki się nie odpinają, nie? To po prostu jest tylko tak na ozdobę. Więc są guziczki i jest to kolor taki chyba jakiś taki bardzo żywy taki. Nie wiem, czy to jest łososiowy, czy jak się ten kolor nazywa. W każdym razie tak wygląda. I to jest gładki zupełnie, pod tymi guzikami. I wiecie co? I on, no fajnie, bo taki będzie miał dekolcik tu troszeczkę delikatny i to super. I on jest taki sam, identyczny jak mam ten czerwony od mamy. Tylko, że ten czerwony jest bez guziczków. Jest taki zupełnie jak mam tutaj pod szyję. A ten właśnie ma te guziczki, no więc jest taki jakby troszkę inny, nie? Bardzo fajny sweterek, naprawdę przyjemny w dotyku. No nie wiem, jak jakościowo się będzie sprawdzał, no ale to tak jak mówiłam, no to jest taka cena, że nawet no jeżeli się okaże, wiecie, że to nie będzie jakoś mega długo, no to nie będzie, no trochę będzie szkoda, bo ja tak jak mówię, nie lubię. Nie lubię, żeby to się niszczyło, no ale no cóż. Tak, tak. Mama tutaj dała, wiecie co, nie wiem, czy ona sklep ugrabowała, ale ma tutaj kilka świeczek. Tak, nazywa się naturalne świece do masażu. Dała mi kilka tych świeczek, ale to ja się tymi świeczkami tam mam podzielić z osobami. Więc tak, pomarańczowa. Jezu, pięknie pachnie, po prostu do zjedzenia. Miałabym ochotę zjeść tą świeczkę. Nie czytałam, słuchajcie, z czego to jest. Ja bardzo chętnie sobie poczytam jeszcze skład tych świeczek. Nie wiem, gdzie moja mama to kupiła, więc wam nie powiem. Może znacie, może nie. Może wam pokażę, może wy coś prędzej tutaj wypatrzycie. Jeśli wam się tam to wyostrzy jakoś i będziecie w stanie w ogóle cokolwiek przeczytać, ale no ładnie, pięknie pachnie, pięknie. Malinowa, cudna, ojej, naprawdę piękny zapach, powiem wam, takie bardzo naturalne. Znów pomarańczowa, tu pewnie są dwa zapachy, malinowe i pomarańczowe. O nie, a to co jest? A też malinowa, dobra, malinowa. A to? To chyba też malinowa, więc, znaczy no, chyba, na pewno. Więc mam trzy malinowe, dwie pomarańczowe. No, na pewno to jest do podzielenia się, bo no tyle to ja na pewno nie będę używała, więc fajnie. Ale fajnie, bo szklane te... No zobaczymy, ja jeszcze zobaczę, co ona ma, jaki ona ma skład w środku, ta świeca, bo mnie to zawsze ciekawi bardzo. Więc ten... No i co jeszcze dostałam? Dostałam jeszcze, słuchajcie, skarpety. Bardzo się z nich cieszę. Czarne i czerwone, proszę bardzo. Słuchajcie, tak milusie,
i takie cieplusieńkie, po prostu takie, super. I w środku, słuchajcie, te skarpety w środku mają takiego misia. Jezu, jakie one są słodkie, mówię wam. O, mój smok się odzywa. Ja mam smoka w domu, wiecie? Tak, mam smoka w domu, mieszka w rurach. Jak się... O, też chcę coś powiedzieć. Mówi do nas. Jak mi zmywarka pracuje, to on się tam wtedy odzywa. I takie same skarpetki czarne. No po prostu powiem wam, że naprawdę, no ja jestem zachwycona. Takie fajne, takie milusie. Super. No, dobra. No i to już w sumie tyle, bo jeszcze dostałam tutaj gorzkie czekolady, no ale to już nie będę gorzkich czekolad pokazywać. No po prostu czekolada jest czekolada, nie? No, teraz używam dość dużo, bo ja po prostu robię z nich różne rzeczy z tych czekolad, oprócz tego, że sobie tam z czasem zjadam, to też robię jakieś ciasta na tym i tak dalej, więc mi się te czekolady przydadzą. No, także takie dostałam, słuchajcie, prezenty. Na pewno, ja sobie mówię, zobaczę skład tych świeczek, ale ja sobie na pewno zostawię pomarańczową. Przepiękna jest. Piękna jest pomarańczowa. Więc sobie na pewno zostawię pomarańczową i zostawię sobie malinową. Malinowa. Jest ich tutaj trzy. Ale musimy się podzielić. Tak jak mówię, jeszcze tam z jakimiś osobami. To takie było zalecenie mojej mamy, że powkładała te świeczki i mówi, tam się podzielicie. No, więc się podzielimy. Dobrze, mamo, jakoś się podzielimy. No, więc dobra. Za chwilę się do was odezwę, bo pójdę sobie zobaczyć, co ja dzisiaj mam w kalendarzu, przynajmniej na pewno tym od Agi, a herbaciany to może troszkę później, bo na razie nie mam ich tu przeczytać. No i mam ósemeczkę na dziś. Takie kwadratowe pudełeczko. I ja już wiem, co to jest, bo już sobie przeczytałam. To jest, słuchajcie, Face Boom Skin Harmony, krem do twarzy. To do tego, jest napisane tak, to do tego mleczka upiększającego, żeby skórka była jeszcze gładsza. Kolejny to krok do doskonałości. Tak, tak napisała Aga. No więc dążymy do doskonałości. Jest kremik. Dobra. Oczywiście, że otworzyłam do góry nogami, bo ja tak mam zawsze. O, super. Fajne. Fajne pudełeczko. Podniesiemy. Aha, nie, to jest, to trzeba do góry. O, jaki piękny. No, to jest ten taki identyczny zapach, jak to mleczko jest rzeczywiście, to co dostałam. W chyba jedyneczce to mleczko było. O, jakie piękne. No wiem, że to nie jest do rąk, ale... O, mogę posmarować buźkę, bo tamten krem, który dałam rano, to mam taki... On się skończył niestety, Aga, bardzo dobrze wyczułaś, bo skończył mi się krem do twarzy, mój ulubiony, i nie miałam teraz nic i dzisiaj sobie wzięłam taki lżejszy trochę i dołożyłam do niego niby trochę olejku, ale nie chciałam za dużo dawać, żeby jece się nie zrobił problem. No kurde, ale fajna konsystencja. No piękny jest, o jacie, jak wygładza, jejku, jaki cudny. No, to już był test na żywo, słuchajcie. Test na żywo, absolutnie. Jeszcze na czółeczko sobie trochę dam i zobaczymy, co to będzie. Ja i tak idę zaraz myć głowę, więc trochę to jest bez sensu, ale nie szkodzi. Nie szkodzi. Jak umyję głowę, to też jeszcze sobie go zastosuję po to, żeby zobaczyć, tak wiesz, już wiecie, zupełnie na pustą skórę, na pustą, czyli na taką całkowicie umytą, bez niczego. No super, no smaruje się rewelacyjnie, bardzo fajnie się smaruje, super się wchłania i zostawia taką delikatną warstewkę na skórze. Taka, wiecie, takie otulenie, tak jakbyście coś dały, taki filtr, taki, wiecie, takie coś, taka mgiełeczka, żeby... Ta skóra była taka ochroniona
i nawilżona. Super, po prostu. Ale zapach, no to jest naprawdę cudny, jak jeszcze nigdy nie wąchaliście tych kosmetyków, a przynajmniej, nie wiem, czy to, no pewnie ta seria, Facebook Skin Harmony, to kurczę, polecam. No przepiękny zapach, naprawdę. Identyczny jak to mleczko, identyczny. Ja Wam muszę kiedyś jeszcze pokazać, ale to całą pielęgnację Wam pokażę, jak już troszkę pozbieram tych rzeczy, to tak sobie pomyślałam, że zrobię potem Wam takie, taką też całą pielęgnację, pokażę Wam, wiecie, jak to wygląda, no nie? I co ja o tym wszystkim tam gdzieś myślę, ale no to muszę troszkę poużywać. Także super, Aga, naprawdę wyczułaś, bo ja akurat skończyłam krem, także się bardzo cieszę, naprawdę. Skończyłam krem i jestem w ogóle taka, wiecie, tam jak na jakichś resztkach jadę takich lżejszych kremów, dokładam trochę olejku, żeby właśnie je też pozużywać, bo też nie chcę tych lekkich kremów zostawiać aż do tam wiosny, lata, bo no bo to trochę jeszcze czasu, nie? Więc fajnie byłoby zużyć. Trochę jeszcze tam mam, tu resztka, tam resztka, więc trochę jeszcze zużywam. No więc nie ukrywam, że jestem teraz trochę na resztkach. Więc bardzo fajnie, naprawdę dobrze się złożyło, superowo. No, dobra, no to już macie to. Nie wiem jeszcze, tak jak mówię, co jest w herbacianym, bo no bo nie mam na razie jak to przeczytać, więc przyjdę Wam później pokazać, co mam, jaką mam herbatkę. Umyłam się, słuchajcie, umyłam sobie włosy jakąś chwilę temu, już tak sobie tutaj siedzę, już mi nawet trochę, no prawie no, więcej niż trochę już podeschły. Nic nie robię z nimi, pomimo że jak mam możliwość nic nie robienia, w sensie, wiecie, bycia w domu, jeżeli nie muszę teraz jeszcze nigdzie wychodzić, to ja je zostawiam, dlatego że ja wtedy, a ruszam tą kamerą, przepraszam, ja wtedy po prostu nie, wiecie, nie muszę, no tak, nie suszę wtedy, nie robię tego często, robię to czasem, no bo oczywiście często jest tak, że umyję i muszę gdzieś wyłazić, więc po prostu wtedy coś muszę z tymi włosami robić, ale kiedy nie muszę, to powiem Wam, że lubię tak, bo one sobie same wyschną, no i fajne jest też to, że później nie muszę też ani ich prostować, ani nic, no bo ja je tak po prostu troszeczkę tu pougniatam i one się same tak poukładają jak chcą i to mi się w sumie nawet podoba, chociaż ja lubię też te swoje proste włosy, ale to mi się nawet podoba, bo to jest takie o, troszkę takie lekko pofalowane na dole, więc nic z tymi końcówkami nie muszę robić, no powiem Wam, że tak całkiem to fajnie jest. Siedzę sobie teraz, jak już się tak umyłam, to sobie tak usiadłam tutaj. Chciałam sobie zapalić świeczkę i się wkurzyłam po prostu, bo mam zapalniczkę, ale ta zapalniczka już nie działa. No, właśnie się tam skończył ten cały gaz, czy co tam jest w środku i po prostu nie da się zapalić mojej świeczki i nie mam w domu nic, czym mogłabym tą świeczkę zapalić, więc po prostu sobie nie zapaliłam, jestem wkurzona, bo miałam taką straszną ochotę na tą świeczkę od mamy. Tam Michał mi wyczytał, że tam są same, słuchajcie, takie olejki jakieś tam sojowy, jakieś masło, już nie pamiętam jakie, ale taki naprawdę bardzo fajny skład świeczek, naprawdę całkiem spoko. Także, no i tak sobie chciałam zapalić i po prostu nie, no, no, także niestety. Niestety sobie nie zapaliłam, muszę jakoś nabyć no te zapalniczki takie, wiecie, z tym takim dłuższym, takim tym, żebym miała ich trochę na zapas. No bo to jest po prostu sezon świeczkowy, no kurde, no. No i nie mam czym zapalić, no. Taka to sytuacja. Słuchajcie, ja wiem, że ja Wam obiecałam wczoraj, że powiem Wam, co z moim tatą. Więc jak tata mnie teraz ogląda, to no ja będę teraz opowiadać trochę. Znaczy krótko powiem, bo tu nie ma co tam jakoś mocno dużo mówić. Podejrzenia były takie, że mój tata ma białaczkę. I powiem Wam, że ostatni czas był dla mnie bardzo trudny, ponieważ ja się bardzo bałam. Bardzo. Mam nadzieję, że się nie rozpłaczę. Mam nadzieję, że już to, że to nie jest jednak to, jest we mnie teraz i że się tym bardzo cieszę. Już wczoraj mi puściło bardzo. Popłakałam się w domu u rodziców. Bardzo się wszyscy cieszyliśmy, że jednak okazało się, że to nie to. Chociaż oczywiście okazało się, że mój tata ma sepsę i no jest to tak, że już jesteśmy chyba, mam nadzieję, po najgorszym. Cud w ogóle, że tata to przeżył, ja Wam to wczoraj już mówiłam i naprawdę, no myślę, że to wszystko, co się wydarzyło, jest cudem, dlatego że mój tata był w bardzo złym stanie i naprawdę, no jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nie jest to białaczka, znaczy przynajmniej mamy taką nadzieję i skoro już tak powiedział wczoraj hematolog. Natomiast no, no tak, no tata będzie cały czas już od jakiegoś czasu i teraz cały czas walczyć z tą sepsą.
Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. No. W każdym razie obiecałam, że Wam powiem, więc się z Wami dzielę. Było to trudne. Jak widzieliście mnie, może się tutaj ktoś teraz znaleźć i powiedzieć, ale to Ty w ogóle tego nie przeżywałaś, bo tak na tych filmach to byłaś taka radosna. Tak, słuchajcie, bo to jest to, o czym Wam wczoraj mówiłam. Ja się starałam bardzo mocno żyć dniem, jak to mówią, dzisiejszym. I tak się starałam. I to mi wychodziło. Aczkolwiek pamiętajcie też o tym, że Wy widzicie mnie w filmach przez 20 minut, czy tam 30. Natomiast no, dzień trwa dużo dłużej. Bywały takie momenty, że było mi naprawdę bardzo trudno. Ale nie chciałam się Wam taka pokazywać, bo właściwie no, jeszcze nie wiedziałam, tak? Więc nawet jeżeli ja ulegałam słabości, lękowi, niepokojowi bardzo dużemu, no to nie chciałam się z Wami tym dzielić i Was tym zarażać. A teraz, ponieważ już wiem, to się z Wami podzieliłam tą informacją. Co przeżywałam i jak to wyglądało. Na szczęście nie jest to białaczka. Na szczęście. Także no mega się cieszę. Jestem bardzo szczęśliwa i mam nadzieję, że to wszystko, co teraz się dzieje, skończy się dobrze. Także kto tam z Was wierzy, to pomódlcie się o zdrowie mojego taty, a kto nie, to westchnijcie tam gdzieś. Trzymajcie kciuki. Nie wiem, co tam. Co tam możecie. Także tak to. No, słuchajcie, dzisiaj mam próbę bardzo długą, 4-godzinną, najpierw instrumentalną, potem wokalną, właśnie wokalno-instrumentalną. Spróbuję Wam dzisiaj coś zagrać, zabrać. Spróbuję Wam dzisiaj coś nagrać. Chciałam powiedzieć w ogóle wszystko naraz. To znaczy, że chcę Was zabrać ze sobą, spróbuję coś nagrać. Mam nadzieję, że się uda jakiś chociaż fragment, żebyście mieli trochę takiego fajnego akcenciku świątecznego. Także coś tam dzisiaj spróbuję ogarnąć. Ja jak nagrywam tam, to nagrywam siebie i wtedy wysłyszycie wszystkich dookoła śpiewających, ale głównie widzicie mnie, może nie tylko, ale głównie, no bo ja też tam nie chcę ich nagrywać, no bo po co, no bo to jest film o mnie, więc nagrywam Wam siebie, ale tak po to, żebyście też słyszeli wszystko inne, jakby żeby jak to wszystko brzmi i w ogóle. Także na pewno Wam coś nagram. Teraz sobie jeszcze tutaj troszkę posiedzę, czytam sobie, a właśnie, czytam książkę, słuchajcie, tą wybrałam w pierwszej kolejności, Wioletta Piasecka, Sny pachnące igliwiem, i powiem Wam tak, już wiem, o co chodzi, to jest druga część. Aczkolwiek nie jest to napisane tam w Storytel, że to jest druga część, oczywiście się nie zorientowałam, dopiero jak zaczęłam czytać, to się zorientowałam. Pierwsza część książki to była chyba Sny pachnące poziomkami, coś takiego. Piękna książka, naprawdę, tak mi się mega podobała, także jeżeli jeszcze nie czytaliście, to zachęcam, bardzo, bardzo zachęcam. Tam akurat jest chyba taki czas, o ile dobrze ja pamiętam, bo to już dawno temu czytałam, jest jakiś taki czas, bardziej chyba wiosenno-letni, więc szczerze Wam powiem, że jak teraz ta zima jest, to jak zaczniecie tom i zależy jakie macie tempo czytania, no i potem przeczytacie od razu drugą, to będziecie mieć takie fajne coś, że przeczytacie sobie pierwszą i będziecie mieli trochę lata tej zimy, właściwie do tej jesieni, bo jeszcze zimy nie ma, a potem jak przeczytacie drugą, to będziecie mieli po prostu taki cudowny klimat zimowo-świąteczny. Także bardzo, bardzo Wam polecam, naprawdę piękna, absolutnie superowa książka, bardzo taka relaksująca, cieplutka, z taką fajną atmosferą, bardzo ciekawi bohaterowie, w sumie dosyć fajnie tak narysowani. Także no polecam, polecam. Ja sobie czytam, więc teraz jeszcze troszkę sobie poczytam, potem sobie idę zjeść zupę. Muszę sobie powtórzyć kolędy na dziś, bo przecież normalnie nie byłam chwilę na próbie, bo miałam te wszystkie wyjazdy i tak dalej, zajęcia i mnie nie było i oni robili beze mnie, więc teraz muszę sobie powtórzyć, więc muszę sobie troszeczkę to powtórzyć. Potem jadę, słuchajcie, na rehabilitację i potem na próbę. Taki jest dzisiaj plan, także w zasadzie no już czasu mam mało, bo już jest po 13, więc jadę teraz, Boże, jadę teraz, nigdzie nie jadę na razie. Idę teraz zaraz sobie zupę zagrzać, tą moją wczorajszą ogóreczkową. I co jeszcze?
No i tak, no i ubrać się, ogarnąć tak, żebym była już gotowa. Muszę te włosy chyba troszeczkę podsuszyć, bo obawiam się, że nami tak do wyjścia to nie wyschną. Jadę na 14.45 na rehabilitację. Wrócę z tej rehabilitacji praktycznie prosto do, na próbę. Także myślę, że... aha, jeszcze pójdę zaraz otworzyć kalendarz herbaciany. No i to się zaraz zobaczymy jeszcze. No i tak, no. I potem to pewnie już się zobaczymy na próbie. Chciałam Wam jeszcze pokazać kalendarz herbaciany, co ja dzisiaj mam. W kalendarzu herbacianym mam dzisiaj herbatę z imbirem. Zobaczmy. Coś już takiego podobnego było, tylko coś tam jeszcze było w tym imbirze chyba. Ojejku, bardzo imbirowa. Aż taka ostra, aż mi tak po nosie pojechało. Także rzeczywiście bardzo ostra. No i co? No i to tyle. Wszystkie kalendarze, bo tamten już otworzyłam wcześniej, także tak. Jedna jest taka noc, śpiewać nam się go.